Siemanko, witam was serdecznie. Jak widzicie, pogoda jest cud, miód i orzeczki. Przypominają mi się takie czasy. Chodź, Diana. Przypominają mi się takie czasy, jak za dzieciaka sypał zawsze śnieg. Zapach sztucznej choinki, która przeleżała cały rok na strychu. Prezenty, jak się dostawało prezenty i zaraz po tym się leciało do ziomeczków pochwalić, kto co dostał. Nie było telefonów, więc no dlatego trzeba było chodzić, nie? I zawsze śnieg sypał, więc to był fajny klimacik, stare lampki z wkręcanymi żarówkami wymiennymi i cukierki z cukru, takie długie laski, które niejednokrotnie się jadło. Jak to się mówi, nie były najlepszej jakości, ale kiedyś nie było nic innego, no to się to jadło i się kredki wkładało i zawiązywało, taki szacher-macher. Więc życzę wam zdrowych, wesołych, pogodnych i śnieżnych świąt. I uważajcie podczas jazdy samochodem, no bo wiadomo, czasami lepiej jechać troszeczkę dłużej, ale bezpieczniej niż się śpieszyć i szybciej trafić tam albo tam. Więc tego wam życzę. Aktualnie nagrywam nową kamerą DJI Osmo Action 3 4K, 60 klatek. Zobaczymy, jak to wygląda. Dostałem informacje, mianowicie dwie informacje, znaczy dokładnie dwie informacje. Jedna informacja jest taka, że w przyszłym roku ceny fajerwerków mają spaść ze względu na to, że transport tanieje. Chińczykom chyba nie poszło, bo najpierw Chińczyki ten transport wywaliły w mega w kosmos, bo niby nagle kontenerów przestało brakować, kontenery były, nagle kontenery znikły i transport wywalił mega do góry. I tak chyba cały świat troszeczkę się zbuntował, przestali nabywać u Chińczyków i coś im tam nie pstrykło. Więc obniżałem cenę transportu, chyba kontenery się już znalazły. I przez to, że będzie tańszy transport, ceny fajerwerków prawdopodobnie w przyszłym roku spadną. A jak będzie w sklepach, nie wiem, bo to wszystko zależy też od sklepów, importerów. Żeby nie było tak, że ja kupiłem fajerwerę, kupiliśmy tanie fajerwerki, a ludzie i tak w tych cenach biorą, więc zostawimy te ceny, a ja więcej zarobię. Czy tak będzie? Nie mnie to oceniać, mam nadzieję, że nie. Druga wersja, jaką słyszałem, ceny w przyszłym roku mają fajerwerków spaść, ze względu na to, że w tym roku poszła słabo sprzedaż. I to nie jest do ukrycia, bo widać pod komentarzami, pod postami, jak dużo osób, którzy lubili strzelać fajerwerków, długo, parę lat strzelają, piszą nagle, że ja w tym roku nie strzelam, bo są fajerwerki za drogie, że ogólnie wszędzie jest drogo i odpuszczają, po prostu odpuszczają. I tak się wykrwawia branża. Więc może być tutaj podjęte kroki, żeby uratować tą branżę i obniżenie cen. Też taką wersję słyszałem. Nie mnie to oceniać, trzymajmy kciuki, że 2023 będzie lepszy i będą niższe ceny fajerwerków. Tego wam wszystkim życzę. Co tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć? Na tym kanale, jak i na głównym kanale, będą testy i recenzje Piro. 25 już będą dwa odcinki z fajerwerkami z Dino. Od razu uprzedzam, żebyście później głupich pytań nie zadawali. Chociaż nie ma głupich pytań. Chociaż nie, głupie pytania są, nie ma... Jakoś tak, dobra, pogubiłem się, mniejsza z tym. Nie wytnę tego. 25 będą odcinki 2 z Dino i na przykład wyrzutnia Helix ja ją troszeczkę wcześniej miałem na testach, ale ja nie znałem jej ceny. Sorry. Jak to się mówi, ja ją wyrwałem zaraz świeżo, jak ona przypłynęła, i bo to ona musi przypłynąć, później musi być rozdysponowana i potem wysłana do Dino. To troszeczkę trwa. A ja ją dorwałem wcześniej. Chodź, Diana. Ja ją dopadłem trochę wcześniej, przez co nie znałem jej ceny. Ona będzie kosztowała 200 zł, chyba bez złotówki. I u mnie wypadła średnio słabo. 20 mm kupa, 45 mm kupa, 25 mm cud, miód i orzeszki, 30 mm trzymało poziom. Ale z tego, co mi ludzie pisali, niektórzy już odpalali, to mówili, że bardzo dobra. Więc powiem tak, nawet to, co ja odpalałem, co... Może miałam trefną wyrzutnię. Nie była zbytnio rewelacyjna, ale powiem wam tak, za 200 zł taka kosteczka to nie jest zła cena. Drugą kostkę, jaką odpalałem, to była 200 strzałowa, 20 mm.
Tam chyba coś poszło nie tak, bo 200 strzałów prawie wszystko naraz poszło. Wiecie, że ja lubię taki rozpierdziel, ale jak ktoś by sobie kupił taką 200 strzałówę, to nie wiem, czy by mu się podobało, jakby wszystko naraz poszło. Mnie tam się osobiście podobało. Jakbym wiedział, że wszystkie takie będą, to na pewno z 5 bym kupił i 5 wszystkich naraz odpalił. Ale byłby rozpierdziel, jak u Chińczyków. Więc tak to będzie wyglądało. Suka ciężki powoli dostaje na święta. Oczywiście zapraszam Was do pirohitów sezonowych i stacjonarnych. Sezonowy jest w Rzeszowie, tam jest Beniu i sezonowy, dwa są we Wrocławiu, tam jest Adrian i Michał. Stacjonarny, całoroczny w Radomiu, tam jest Monika. Całoroczny, stacjonarny Piła, tam jestem ja z kaczorkiem do świąt. Później po świętach będzie kaczor. I stacjonarny Szczecin, tam będzie pan piekarnik. A dokładne adresy pewnie będą w opisie ulic tych sklepów. Pogoda ładna. Dzisiaj wyjeżdżam z kaczorem do Piły. Może wezmę kamerę, będę sobie coś tam vlogował. Ale to te vlogi dopiero będą jak coś między świętami albo coś, no bo nie wiem. Będę miał po prostu z widzami utrudniony kontakt, bo jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, cokolwiek, to na live'ach zgłaszajcie, bo tak naprawdę kanał Machony bez Piny i główny kanał zostają w domu, a ze względów po prostu bezpieczeństwa tam mam pozgłaszane jakieś tam, kurde, trzy te bezpieczeństwa czy coś, że tak naprawdę na IP, numer telefonu i coś tam, komputer, coś tam jest tego od groma i ciut, że jakbym chciał na przykład zalogować się na innym komputerze na YouTubie, to nie jest takie hop-siup. Tak jak mi policja zainkasowała w tym telefon, a ja miałem na przykład tak, nie dość, że na komputer, to jeszcze na numer telefonu. Policja zakaszając mi komputer, już mi podcięła w jednym momencie skrzydła. No ale jeszcze jest telefon, tam przez telefon mogę coś tam zdziałać. No ale telefon też straciłem. I była wtedy mega kaplica, bo niby na YouTubie było dobra, jak nie możesz się zalogować przez zaufany profil czy coś, to coś tam na numer telefonu, ale ciągle ten sam błąd wyskakiwał, więc była masakra. Znając, podawając wszystkie te dane i tak miałem problem, Musiałem duplikat karty zrobić, później do supportu pisać, wyjaśniać całą sytuację i dosłownie po tygodniu czasu batalii z YouTube'em odbanowali. Miałem dostęp do głównego konta, a wtedy jak wiecie 17 straciłem komputer grudnia, a tu zaraz Sylwestry trzeba było pirotechnikę z dyskontów nagrywać i na laptopie i wszystko heja wistawio. To wtedy Jaszczur mi laptopa pożyczył, za co dzięki. Więc będę miał utrudniony kontakt, jak coś, jak będziecie mieli jakieś pytania, to na Instagramie piszcie. Jest też Machony Team, ale częściej siedzę na Instagramie, bo wyciągam telefon, ciap, bardziej przejrzysty jest. Więc Machony69, tam jak macie pytania, zapytania, piszcie. Nie piszcie, jakie są mocne petardy, jakie wyrzutnie polecam. To trzeba oglądać na bieżąco i wtedy wiecie, co w tym roku odpalałem, co jest warto kupić, a co nie. I tylko tyle, wystarczy oglądać, a nie ktoś się obudzi ze snu zimowego w grudniu. Nie chce mu się filmów oglądać i Machony, o, tak się zgina dziób pingwina. Są filmiki, to oglądaj, bo potem się wyświetlenia nie zgadzają. Tak, bo się nie chce oglądać, tylko lepiej się zapytać, nie? Więc na takie pytanie od razu mówię, nie odpowiadam. Tak samo jak ktoś mi pisze, kiedy będzie moja paczka z pirohita, dlaczego tak drogo jest w pirohicie. Też nie kierujcie tego do mnie, jest numer pirohita podany na stronie. Tam możecie dzwonić i zadawać te pytania. Nie do mnie, ja wam nie odpowiem. Ja siedzę teraz w Konstancinie, a nie w Pile. Bo jak ktoś do mnie zapyta, to ja muszę wysłać zapytanie do Piły, potem zapytanie Piły przychodzi do mnie, ja wysyłam do was. A wy możecie centralnie walić do Piły i dostaniecie odpowiedź. No, tak samo jak będę siedział sobie na Motyleskiej z kaczorkiem, to ja też nie będę miał takiego kontaktu ze sklepem internetowym, bo sklep internetowy znajduje się w innym miejscu niż Motyleska 10 w Pile. No, więc wszystkie pytania kierujcie do pirohita, związane z pirohitem, z paczkami. Ewentualnie do mnie możecie pisać, kiedy będzie towar, no bo ja zamawiam, ale Diana! W tym roku jeszcze planujemy jakąś tam
niedużą wysyłkę, raczej zamówienie małych i średnich kostek. I to tyle, co chciałem wam przekazać w tym vlogasie. Mam nadzieję, że kamera fajnie nagrywa. Jestem cały ośnieżony, bielutki, piesek sobie lata, hasa. Życzę wam jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Codziennie na głównym kanale będą odcinki, a później już od świąt z wyłączeniem Wigilii będą po dwa odcinki, a później chyba po świętach już będą po trzy odcinki. Tak jest. Więc będę miał tam parę jeszcze kostek z tamtego roku, co nie dałem rady już nagrać, z dyskontów. Jakość się raczej nie zmieni, design się raczej nie zmieni, cena się może zmienić pewnie o 10 lub 20%. To byłoby tyle. Polecam wam wszystkim ruszyć dupska na twór i cieszyć się taką piękną, śnieżną pogodą. Cieszmy się zimą, póki jest, bo nie wiadomo, kiedy znów taki śnieżek sobie spadnie. A fajnie jest na takim śniegu sobie wyjść. Jeszcze jak jest na minusie, uwierzcie mi, że tak szybko się nie przeziębicie, jak jest temperatura na minusie, jesteście dobrze ubrani. Jak wyjdziecie, jak jest 0 lub 2 na plusie, jest plucha, szaroburo i ponuro. Jak jest taka pogoda, to zupełnie inna historia. Niejednokrotnie dzieciak w taką pogodę wracał cały mokry po całym dniu zjeżdżania na sankach. No, odmarznięte łapy, odmarznięty nosek, bo to wszystko było mokre. Co z tego, że matka dawała rękawiczki, jak te rękawiczki zaraz były mokre. I po całym dniu się wracało. I nic nie ruszało. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i innych. Na razie.